Jeżeli chcecie kupić najtańsze coinsy w systemie PaySafe Card, jak i SMS, zapraszam do foodcoins.pl, link w opisie, z hasłem Wojciech, 5% więcej. Yo, cześć, siemano ludziska i witam was w kolejnym drafcie na moim kanale i dzisiaj musiałem spojrzeć w okno, żeby zobaczyć, czy nie jest prawdziwie otwarty, nie robić sobie wstydu przed sąsiadami. Dzisiaj sobie sprawdzimy, czy uda nam się trafić jakieś nowe karty, jako że jest nowa drużyna tygodnia, nowe karty są w fucie. Nie udaje nam się trafić żadnej z tych opcji. Pójdziemy sobie w Messiego. Całkiem typowo, tak wiem, ale Messi jest dobry. Lubimy go. Z tych kart Iniesta jest świetny. Ustawiam sobie teraz napastnika, żeby wiedzieć wokół czego pracujemy. To jest jakiś dzik. Weźmiemy go sobie, dodatkowo ma zgranie. Myślę, że nie mam nic przeciwko składowi BBV-a dla odmiany, jako że starałem się parę razy już pod rząd nie brać BBV-a, to teraz dla odmiany weźmiemy sobie. Boże drogi, co tu się wyprawia? Ten kurde koleś ma dużo tempa, więc spróbujemy. BBV-a zawsze wychodzi. Chcecie zrobić BBV-a? Proszę. To są wasi gracze. Do wyboru, do koloru. Nie ma problemu. Mario Gaspar, super. Super, super, super. Jedziemy teraz na następny gracz i jest to Varane, man of the match. O, jaka karta, Jesus Christ. Te pomarańczowe karty mi się tak podobają. Nie pytajcie dlaczego. Nie wiem, po prostu może gracze mi się podobają. Dobra, Subotić, jako że najlepsza opcja. Mam nadzieję, że te puste miejsca się wypełnią z czasem. Whatever, weźmiemy sobie pod Caceresa, bo to zmiana pozycji. I na bramce brawo, super. Brawo, brawo. Wspaniały poziom żartów. Oczywiście liczymy, że trafi się jakiś Ronaldo czy coś. Weźmiemy sobie. Wolę. Weźmiemy sobie Feguliego, bo ogólnie Feguliego lubię. Na wypadek, jakbyśmy nie trafili żadnych Neymarów i innych. O, fuck! Muszę wziąć Bale'a, nie? Bale na napadzie. Kurde, cholera jasna ta karta. Ronaldo myślę, że jeszcze trafimy. Ja liczę na to, że Ronaldo. Myślę, że jest większa szansa, że trafimy Ronaldo niż tego, niż tą kartę Bale'a. Nawet jeśli nie, to trudno. Pique, bardzo fajnie. Uzupełnimy sobie tutaj. Dużo zgrania nam wleci za to. Jak nim nie wleci Ronaldo, to też mi będzie przykro, no ale cóż, bierzemy Grosickiego, bo to Grosicki, to Polak, super patriotycznie jedziemy. Magidi. Magidi? Dobra. No, ale dalej mi brakuje lewej strony. Co tu się dzieje? Niby draft BFA. Okej, okay, mam odpowiedź. Wydaje. Kurczę, to był Hulk na napastniku. Znaczy i tak bym go nie wziął, ale kurde, tą kartą będę grał akurat normalnie w fucie. Felipe Anderson, to jest fajna karta, którą chciałem przetestować. Lewego obrońcy potrzebuję. Come on! To żaden z tych graczy nie jest potrzebny, ale weźmiemy sobie Rodrígueza. Lewy obrońca, come on! Świetnie, Filipe Luis. Zajebione, mamy pełne zgranie. W sumie teraz jak pomyślałem, to wolałbym Rodrígueza SPO. Fuck. Chwilę, czy mogę tu coś ulepszyć? Mogę zagrać Bellerina, ale to nie będzie chyba ulepszenie. Mogę zagrać tego, a nie wiem, czy nie wolę Mustafiego za Pique tak naprawdę. Nie mam nic do Pique, ale ja nie preferuję tego gracza za mocno. I bramkarz Begowicz, o tak o. To teraz tak, ten pan ma ładne staty, niech będzie, że on będzie w ataku. No my sobie menedżera, mam nadzieję, że będzie jakiś z BFA. Nie ma, więc weźmiemy sobie Hiszpana. Ten będzie wpływał na trzech graczy. Brazylijczyków też mamy dwóch. Więc tak, teraz tylko czy oni mają 9 grania. Okej, okay, to weźmiemy sobie Brazylijczyka tylko po to, żeby też nie miał robić 10. Podsumowanie draftu. Ile mamy oceny? Wysoka pomoc 185, także dosyć dobra ocena. Myślę, że ten skład właściwie, że nie ma słabych punktów, bo to skład BBVA. Ustawimy sobie tylko jeszcze ławkę, wstawimy Kandrewę za tego. Feguliego damy za powiedzmy Pique, bo i tak Caceres wejdzie szybciej niż on. Jakichś mamy tu skrzydłowych, fajnych i tak dalej. Parejo jest dobry, Iniesta jest super, wszystko jest bardzo fajnie. Messi, gratuluję Jacobowi osiągnięcia dużej rzeczy. Myślę, że Mustafi mi się podoba ta karta. Jest git, także jedziemy z meczami. Muszę się wam pochwalić,
Widzicie, jakie stroje zdobyłem? Wygrałem już raz puchar, ten taki specjalny, i zobaczymy najpierw skład przeciwnika. Skład BPL, co ciekawa odmiana, których takie składy się rzadko widuje. Inform Aguero, Inform Hurricane, Inform Paye, Inform Kościelny, Schweinsteiger. Całkiem spoko skład. No, wydaje mi się, że mój jest lepszy. Myślę, że wprowadzę tego Bakumbu, czy jak mu tam, jakiegoś Rodrigueza albo Pereire, i zobaczymy, jak to wyjdzie. I zobaczymy. Mam nadzieję, że go pojadą moimi świetnymi nowymi strojami. O Jezu, tak. Tak miało wyjść, dokładnie. Na koniec pierwszej połowy, kurde, koleś miał taką okazję, ale na szczęście ktoś wybił z linii. Jak na razie to mnie jedzie. No szczerze przyznam, nie jest wesoło na Łazarzu na razie. No nie, jakim cudem taka dziura się zrobiła, wytyfy! O, z dupę, no. Nie, no nie chcę przegrać w pierwszej rundzie, no chłopaki. Jak tak możecie robić? Kurde, no tak, takie dziursko się zrobiło. Kurde, nic się nie da... Jest takie głupie, nagle zaczęły być lagi. Nic się w moim necie nie zmieniło, żeby nie było. Teraz będzie, że o, pewnie coś... Nie, nic się nie zmieniło. Nagle, kurde, zrobiłem zmianę i zaczęły się lagi. I to takie... Strzeliłem gola, prawdopodobnie przez to, tak faktycznie. Ale to coś ziomek, nie wiem czy on zaczął, myślał, że jak już wygrywa, to zaczął sobie ściągać jakiś filmik na później. Bardzo specyficzny, no ale dobre, no jeżeli tak chce, no to tak wyszło. Ale kurde, no w ten sposób ten mecz będzie trwał 30 minut. Aha, spoko, że mój Varan... No mam nadzieję, że to nie będzie karny, dobra, to był bardzo ładny wścisk, ale kurde, w ogóle wziął mojego Varana, Ronaldo wyjebał go, przyspieszył tam jeszcze dwa razy, no kurde, wytyfy. Dobra, będzie dogrywka, no cóż, 1-1, koleś gra lepiej niż ja, tak naprawdę jedzie mnie dosyć mocno, znaczy mocno, może nie tak, aż tak mocno, ale na posiadanie ma dużo lepsze i generalnie no wygrywa ten mecz, tak powinien wygrywać przynajmniej, no, ale jest remis, także jest jeszcze szansa i dla nas. Okej, okay, jest Neymar, proszę, Neymar, proszę, Neymar, Neymar, Neymar Anderson, tak jest, 1-2. Si. No, świetnie, 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 najlepiej na świecie. Ładnie tutaj Neymar ominął, w końcu on też miał jakąś dziurę w obronie, Anderson oczywiście szczęśliwa dobitka, 1-2. Kurde, co mnie rozklepał teraz w ogóle. Elo. Aloha, po prostu, no kurde, co on mi zrobił, nie, tam jakieś piętki, elo, wszystko tam porozklepywał i jest 2-2, także teraz, żeby chociaż utrzymać remis, ja czuję, że w karnych go zniszczę, bo ja jeszcze nie przegrałem w tym roku serii rzutów karnych, także... Nie, nie, fuck, kurde, pierwsza akcja po rozpoczęciu połowy i mnie dojechał, nie, ale to śmierdzi, ale w ogóle, le, smród. No, kurde, nie polecam nikomu tak grać jak ja. Nie podoba mi się ta formacja kompletnie, nie? W razie czego to przypomniajcie mi, żebym nie brał 4-4-1, bo naprawdę nie ma się czym dobrze bawić. No nie, i znowu mnie porą. Nie, no teraz to już jest koniec meczu, nie? Definitywnie. Fak, no i odpadamy w pierwszej rundzie. To mam nadzieję, że chociaż w paczce trafimy Messiego, żeby nam wyrównać tę przykrość. No to szybko się stoczyło po prostu na dno ten mecz. Jeszcze w pierwszej połowie dogrywki było ok, ale teraz to już jest niefajnie. A, no cóż, no co wam mogę powiedzieć? No zasłużenie przegrałem, taka prawda, koleś po prostu lepiej grał. No. Harry Kane mnie tak nie niszczył, jak niszczy mnie Ronaldo aktualnie. Koniec meczu, otworzymy sobie paczki i kończymy odcinek. Przykro, bo przykro. Mam nadzieję, że następny draft pójdzie lepiej. Tylko na to mogę liczyć tak naprawdę, no bo ten, kurde, zrobiłem BBVA, to nie poszło dobrze. Zrobiłem wcześniej nie BBVA, to lepiej szło. Także zobaczmy tylko co szybciutko w paczce. Dwie paczki za 5K i jedna za 3750, tak? Także sprawdźmy teraz to szybko. Sprawdźcie to. Pomiń. Super. Nikt wartościowy w żaden sposób. Jeszcze dwie paczuszki i kończymy odcinek. Także powoli wam dziękuję za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę w górę. Bo wiadomo, że takie odcinki są najlepsze, bo są szybkie, ha! Nie mówcie proszę, że jestem taki słaby, bo mi będzie przykro. W tej chwili... Przedmioty wymagające twojej uwagi. Co?
No, okej, okay. Co to było w ogóle? Okej, okay, dobra, whatever. Znowu jakiś shit, także no paczka typowa za 5000. Dzięki wam za oglądanie, jak się podobało, oko do góry i na razie, cześć.